Ta piękna Ewangelia o spotkaniu Pana Jezusa z Samarytanką czytana jest w trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Można by powiedzieć, że na półmetku tego trudu, zmagania się z własnym grzechem, Pan Bóg daje nam taki bardzo piękny, można powiedzieć wręcz mistyczny tekst, który trzeba czytać nie dosłownie, ale też bardziej tak teologicznie, tak szukając treści ukrytych, tak jak jest napisana na przykład Księga Pieśni nad Pieśniami, gdzie jest nie tylko relacja między mężczyzną a kobietą, którzy są wzajemnie zakochani i są siebie nawzajem pragną, ale też tutaj w tym spotkaniu trzeba odczytywać właśnie tak, że to jest spotkanie Boga z człowiekiem, Boga, który szuka człowieka, sam wyczekuje na jego przyjście, sam organizuje te pierwsze spotkanie i pierwszy zadaje pytanie albo wychodzi z prośbą: daj mi pić, pragnę. I można by tutaj na samym początku wyobrazić sobie studnię. Studnia to jest miejsce, gdzie w Starym Testamencie syn Abrahama, Izaak, przy studni poznał swoją żonę Rebekę, a później jego syn, Jakub, też przy studni poznaje Rachelę. Mojżesz poznaje przy studni swoją przyszłą żonę Seforę. Więc studnia tutaj nie jest tylko miejscem, gdzie się czerpie wodę, ale jest miejscem, gdzie można poznać przyszłą żonę, gdzie można by powiedzieć, było miejscem jakiejś schadzek wręcz. Jeżeli Pan Jezus tutaj jeszcze łamie pewne konwenanse, ponieważ to dzisiaj, a w tamtych czasach szczególnie, Żydzi w miejscach publicznych nigdy nie byli sam na sam. Nie wolno było nawet mężowi w miejscu publicznym być z żoną sam na sam, a co dopiero z osobą nieznajomą. To pewien rabin powiedział, że kiedy dotknąłem pierwszy raz swoją żonę, to był ślub. Wziąłem ją wtedy za rękę. Potem zaczęła się piękna przygoda. Dzisiaj rabini mówią, że jeżeli ktoś nie jest mężem, nie jest żoną, to musi mieć jeszcze trzecia osoba, która w tym spotkaniu jakoś uczestniczy. A Pan Jezus jakby łamie te zasady, takie tradycje. Dlaczego? Dlatego, że nie występuje tu tylko jako ten, który chce być mężem, tylko chce być Bogiem. Zauważmy, że tutaj pewna gradacja następuje. Pan Jezus jest najpierw nazwany Żydem, ty jako Żyd, prosisz mnie, potem jako Pan, ale nie w znaczeniu Bóg, tylko w znaczeniu, tak jak żona mówi do męża w pewnym sensie, że to jest mój Pan, albo po prostu tak jest szacunkiem, do kogoś się mówi, proszę Pana. Potem jest nazywany, jeżeli dobrze tu widzę, prorokiem, tak? Jest już prorokiem, a później jest Mesjaszem oczekiwanym, a na końcu Zbawicielem świata. Im dłużej ktoś przebywa z Panem Jezusem, tym bardziej Go poznaje. I my mamy właśnie iść taki głąb. Nie możemy się skoncentrować tylko i wyłącznie na tym, co wydarzyło się 2000 lat temu przy studni Jakuba, spotkania Pana Jezusa z Samarytanką i spotkania też później, jak przyszli z miasta z zakupami Jego uczniowie, ale też i ci Samarytanie później przyszli z tego miasta, czy mieszkał Pan Jezus w tym mieście przez 2 dni, ale też mamy tu zobaczyć w sposób mistyczny pewnego rodzaju spotkanie nas. Jesteśmy w czasie Wielkiego Postu, mamy tutaj spojrzeć też przez pryzmat krzyża. Zauważmy, że Pan Jezus zasiada przy tej studni. On nie stoi, On siedzi. Była taka sytuacja, kiedy był sąd, Piłat Pana Jezusa skazywał, znaczy chciał Go jakoś bronić nieudolnie. Wszyscy Go chcieli skazać na śmierć. I wtedy, żeby Go jeszcze jakoś bardziej wywyższyć, założono Mu płaszcz karłatny, co prawda miał koronę, ale ściernia i w ręku miał trzcinę. Wyszydzony był wcześniej, ale na miejscu, gdzie zasiadał namiestnik Cezara, czyli przedstawiciel najwyższej władzy, na miejscu litos stratos, po hebrajsku gabbata, w tym nowym tłumaczeniu, bo w starym tłumaczeniu jeszcze, w Piśmie Świętym tłumaczeniu tysiąclatki,
Mamy, że tam Piłat usiadł, ale jakbyśmy wzięli już tak dosłownie, tak jak jest tam napisane i w nowym tłumaczeniu paulistów, mamy napisane, że to właśnie Pan Jezus usiadł na miejscu przewodniczenia, sądzenia, na miejscu namiestnika, czyli zastępcy, czy zastępcy, który wymienił Cezara, tutaj sprawował władzę, jako Cezar, jako król, pokazując na Pana Jezusa, mówi, waszego króla mam ukrzyżować, a wszyscy wtedy krzyczeli na krzyż z nim. I Pan Jezus też tutaj zasiada jako pewien władca, król, Pan, który bardzo delikatnie przychodzi, który się nie narzuca. Również to wydarzenie sądu Piłata miało miejsce w południe, w najgorętszym momencie, byli wszyscy rozgorączkowani. W tym momencie w zasadzie wszyscy się chowają w cień. Dlaczego kobieta po wodę poszła wtedy, kiedy wszyscy byli w cieniu? Kiedy nikogo nie spodziewała się przy studni, a przyszła i zobaczyła mężczyznę. Może dlatego, że ona sama się wstydziła. Wtedy, kiedy wszyscy szli w cień, to ona wtedy mogła wyjść na zewnątrz. Być może miała coś wstydliwego do ukrycia. Jeżeli ktoś jest mężem jest żoną pięciu mężów i jest z jakimś mężczyzną, który nie jest jej mężem, w tamtych czasach, nie tak jak dzisiaj, takie kobiety były napiętnowane, wręcz uważane za jakieś ladacznice, czy jakieś osoby z marginesu społecznego. Takie, które no, na przykład mogą uwodzić jakieś inne osoby. Może była jakoś... Nie wiemy, dlaczego nie była w tym momencie żoną nikogo. Dlaczego tamci mężowie nie chcieli być z nią. Nie wiem, może umarła, tak jak w księdze, umarli, tak jak w księdze Tobiasza było, że ci mężowie byli zabijani przez tego demona, który był w niej. W momencie, kiedy był ślub i później była noc poślubna, to oni umierali podczas tej nocy poślubnej, bo byli zabijani przez demona. Dopiero kiedy archanioł Rafał, który towarzyszył Tobiaszowi, egzorcyzmował właśnie Sarę, żonę Tobiasza, to wtedy ona została uwolniona i ten związek mógł dojść do skutku i mogła stać się szczęśliwą żoną. Tutaj mamy przypadek, że przychodzi ta kobieta zaczerpnąć wody. I przychodzi z pragnieniem. I zauważmy, że w tym pragnieniu jej spotyka się pragnienie Boga. Znaczy Bóg okazuje, jakie ma pragnienie. Zobaczmy, Pan Jezus, kiedy wisiał na krzyżu, również użył słowa pragnę. Kiedy podano mu coś do picia, nie chciał pić. Tak samo tutaj powiedział, daj mi pić, ale tak naprawdę nie dostał tego, co prosił. Bo czegoś innego Pan Jezus pragnie. Bóg pragnie od człowieka przyjęcia Jego miłości. Przyjęcia Jego słowa, Jego zbawienia, po prostu Jego miłości, która wyzwala. I ta kobieta, która przychodzi w miejsce, które było w tradycji oddane w jakiś sposób Izraelitom. Zauważmy, że Jakub miał 12 synów. W tamtych czasach to było dużo żon, to miał nawet 4 żony. Tych 12 synów było z 4 żon, z 2 takich legalnych żon i z 2 niewolnic. Akurat to ten... W zasadzie on chciał mieć jedną żonę, zakochał się w Racheli, ale najpierw dostał Leę. Potem następne lata musiał pracować, żeby dostać młodszą córkę, Rachelę. I Rachela urodziła tylko 2 synów. Józefa, którego bardzo kochał, i Beniamina, najmłodszego. I właśnie synowie Józefa, Efraim i Neftali, otrzymali tą ziemię. I w ogóle, kiedy przybyli, już przybyły całe pokolenia Izraela do ziemi obiecanej, to ta ziemia została podzielona na 12 części. 12 części w tym sensie, że każdy z tych pokoleń miało jakąś ziemię oprócz jednego pokolenia, czyli Lewiego, kapłańskiego. Oni mieli się utrzymywać dzięki ofiarom świątyni, bo oni byli kapłanami wszyscy z całego pokolenia. Natomiast pokolenie Józefa było podzielone na dwie części właśnie Zabulona i Neftalego. I tutaj właśnie jest ta studnia
Jakuba, przy której się gromadzili. Natomiast w 722 roku przed Chrystusem przyjeżdżają wojska asyryjskie i niestety Asyryjczycy uprowadzają mieszkańców północnego królestwa. Wtedy po śmierci Salomona były dwa królestwa. Królestwo Judy, tam było pokolenie Judy, z którego będzie Mesjasz. Było też pokolenie Beniamina, no i Lewici, którzy tam sprawowali funkcje kapłańskie. Natomiast to północne królestwo, nazywane królestwem Izraela, nie Judy, tylko Izraela, zostało uprowadzone do dzisiejszego Iranu, Pakistanu, może Afganistanu. I do dzisiaj mówimy o zaginionych 10 pokoleniach. A na miejsce tych uprowadzonych pokoleń zostały sprowadzone z tamtych terenów 5 narodów. Tak jak nieraz mówimy o Stalinie, że przemieszczał całe narody z jednego miejsca na drugie, żeby ich pomieszać. Tak tutaj też zrobili Asyryjczycy i pomieszali po 722 roku te tereny. I ta kraina, która się nazywa Samaria, została później nazwana, właśnie mieszkańcy tej krainy zostali nazwani Samarytanami. Samarytanie to ci, którzy nie byli z pochodzenia Żydami, ale się zmieszali z Żydami, przyjęli trochę właśnie takiej religijności żydowskiej, ale też mieli swoje naleciałości pogańskie, mieli swoich bożków. I można powiedzieć, że tych pięciu mężów może oznaczać też różnego rodzaju bożki, które zostały sprowadzone do tych terenów, do Samarii. Każdy z tych narodów tam czcił swojego bożka. Można by ich tak ogólnie nazwać Baalami. Baal znaczy mąż albo pan, tak nazywany był. I ci Samarytanie tak naprawdę jakby z prawdziwym Bogiem nie nawiązali takiej relacji, żeby była to relacja małżeńska, jakiegoś przymierza. Szczególnie kiedy przyszedł Nabuchodonozor i zajął w ogóle wszystkie te tereny i też zdobył Jerozolimę, zburzył świątynię, uprowadził też mieszkańców Judy do Babilonu, to później jak już skończyła się niewola babilońska, wrócili Żydzi, żeby odbudować świątynię, Samarytanie zgłosili się, żeby razem to robić. Oczywiście Żydzi stwierdzili, wy jesteście heretycy, jesteście nieczyści, nie dotykajcie się rzeczy świętych, idźcie sobie. Jak będziecie chcieli przyjść, to najwyżej, jak już zbudujemy świątynię, przyjdziecie na dziedziniec pogan. Będziecie traktowani jak poganie. Oni nie chcieli być traktowani jak poganie, więc co zrobili? Na górze Gerazim pobudowali sobie własną świątynię. To była taka nielegalna, taka samarytańska świątynia. Dzisiaj jest bardzo mała grupka Samarytan, którzy sobie po swojemu jakoś tam czczą Boga Jahwe, ale jest to taki kult zniekształcony. Do tej pory zabijają baranki, jakieś tam kapłaństwo swoje własne mają, ale to jest wszystko takie nielegalne. Dla Żydów było jednoznaczne. Świątynia musi być jedna. Nie może być wiele świątyń, bo Bóg jest jeden, to ma tylko jeden dom, jedną świątynię. Natomiast wracając teraz do tekstu, tak to było wprowadzenie, zajmijmy się początkiem. Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar. W Starym Testamencie to słowo Sychar jest nazwane inaczej, Sychem. Po prostu jest napisane Sychem, jest to miasto. Odgrywało ważną rolę jako miejsce kultu. W Księdze Rodzaju widzimy, tam jest też miejsce, gdzie przychodzi często Jakub. Po zajęciu później, po niewoli w Egipcie, właśnie Sychem stało się najważniejszym miejscem kultu dla Izraela. Później dopiero wybudowano świątynię Salomona. To w Sychem właśnie była Arka przez pewien czas. Później dopiero, kiedy powstała świątynia, przeniesiono Arkę do Jerozolimy. Ale wcześniej ta Arka była w Sychem. Po podziale tej właśnie, jak już mówiłem, tych ziem po śmierci Salomona na dwa królestwa, zaczęto się wzajemnie jakoś tak nastawiać wrogo, bo ci, którzy mieli królestwo Judy i mieli świątynię, odczuwali jakąś wyższość nad tymi, którzy tej świątyni nie mieli. I już tutaj były pewne napięcia, pewnego rodzaju
słabości i brak tej jedności spowodował, że jedno z tych królestw szybko upadło w 722 roku. Jak już mówiłem, zostali uprowadzeni i tak naprawdę już więcej nie wrócili. Drugiej Księdze Królewskiej w 17 rozdziale od 23 do 33 czytamy na temat właśnie tego kultu Boga Jahwe, który został zamieniony na kulty pogańskie, kiedy sprowadzono po tym przez Asyryjczyków właśnie 5 nowych plemion, nowych narodów. Tak czytamy w drugiej Księdze Królewskiej. Aż wreszcie Pan odrzucił Izraela od swego oblicza, tak jak zapowiedział przez wszystkie sługi swoje proroków. Przesiedlił Izraelitów z własnego kraju w niewolę do Asyrii, gdzie są aż do dnia dzisiejszego. Król asyryjski kazał przyjść ludziom z Babilonu, z Kuta, z Awwa, z Hamat i z Sefarwaim i osiedlił ich w miastach Samarii zamiast Izraelitów. Wzięli więc oni w posiadanie Samarię i osiedlili się w jej miejscowościach. Każdy naród tworzył sobie własnych bogów i stawiał ich w świątyniach wyżynnych, które zbudowali Samarytanie. Każdy naród w tych miejscowościach, w których mieszkał. Mianowicie ludzie z Babilonu ulepili Sukot Benota. Ludzie z Kuta ulepili Nergala. Ludzie z Hamat ulepili Ashima. A Wiwici ulepili Nibhaza i Tartaka. Sewarwaici zaś palili swoje dzieci w ogniu na cześć Adrameleka i Anameleka, bogów Sewarwaim. Czcili również Pana, lecz z pomiędzy swoich ustanowili sobie kapłanów na wyżynach, którzy sprawowali dla nich obrzędy w świątyniach wyżynnych. Czcili Pana i zarazem służyli bożkom swoich według zwyczajów ludów, z których zostali przesiedleni. Zauważmy, że wszyscy ci, którzy zamieszkali na terenach Izraela, czcili Boga Jahwe. Uważali go za Boga, ale oprócz tego Boga Jahwe czcili swoich własnych bożków. Bożków takich jak właśnie taki Baal. Baal, który w pewnym momencie, jak nie ma już Eliasza, jak Eliasz udowadniał, w tym momencie, kiedy Eliasz stanął na górze, jakiej górze? Nie górze. Jakiej? No Karmelici, na Karmelu, prawda? Tak, na Karmelu. To tam na tej górze było 450 proroków Baala, a jeden tylko był prorok prawdziwego Boga, był Eliasz. I on właśnie udowodnił, który Bóg jest prawdziwy, czy Baal, czy Jahwe. Baal to był taki Bóg, taka antyteza Boga Jahwe. To był taki Bożek, który był bardzo porywczy, taki wojownik, strasznie taki nieopanowany we wszystkim, taki po prostu taki macho, można powiedzieć, że był też bogiem seksu, można tak powiedzieć. Oni właśnie wymyślili, Izraelici byli bardzo kuszeni do tego, żeby, bo każdy jakoś tam ulega pokusom, do tego, żeby na przykład czcić tych bożków, bo na przykład były takie zwyczaje przywiezione z Babilonu, na przykład z Mezopotamii, że była tak zwana prostytucja sakralna. Prostytucja, która polegała często na jednorazowej prostytucji, że na przykład taki bożek, czy Asztarte, na przykład bogini płodności, domagała się, że na utrzymanie tej świątyni każda kobieta powinna chociaż raz w życiu za pieniądze oddać się mężczyźnie obcemu, nieważnie czy ma męża, czy nie ma męża, ale oddać się po to, żeby te pieniądze potem ofiarować na świątynię. W ten sposób zbierały pieniądze. Już takie były pomysły, nawet w Egipcie już takie pomysły doszły, że w pewnym momencie
ta słynna piramida Cheopsa chyba, tak? Taka wysoka. Nie można było jej dokończyć, to w końcu faraon wysłał swoją córkę, żeby zbierała pieniądze. Właśnie bo stała się prostytutką i ta piramida z tych trzech jest najwyższa. To pokazuje, jaki to był czas bardzo trudny dla utrzymania wiary. Bardzo dużo no właśnie Izraelitów przechodziło. Nie tylko ci Samarytanie byli nastawieni na zagrożenie, ale Izraelici. Owszem, jak trzeba było czcić, chodzić do świątyni, to wszystkie te praktyki spełniali, ale po cichu gdzieś tam mieli te swoje bożki i czcili gdzieś na tych wyżynach w ukryciu, bo może jak Pan Bóg mnie nie wysłucha, to może jakaś konkurencja tutaj będzie bardziej skuteczna, zadziała na przykład. I tutaj mamy, ktoś tutaj westchnął, jak usłyszał, że dzieci były dla tych bożków przeprowadzane przez ogień, palone w ogniu nawet wręcz. Były na przykład w Jerozolimie był taki bożek czczony, nazywał się Moloch. Moloch, który w takiej dolinie Gehenna miał jakby taką swoją stellę, takie miejsce, gdzie składano w ofierze całopalnej małe dzieci. Małe dzieci. I czytamy Stary Testament, to Pan Bóg najbardziej jakby wzdrygał się, jakby czuł wstręt do swojego narodu wtedy, kiedy widział, że ten naród, z którym zawiązał taką relację małżeńską, no zdradza z innymi bożkami. Mamy księgę Ezechiela, gdzie ta zdrada jest przyrównana do cudzołóstwa, do tego, że ta dziewczyna, ta jego żona po prostu zdradza z innymi bożkami. Jest taką prostytutką. Jeden z proroków, bodajże Ozeasz, ma wziąć za żonę prostytutkę i właśnie porównać tę jego relację, relację Pana Boga z Izraelem. I dzisiaj możemy też tak powiedzieć, że takim wielkim bólem Boga jest to, że na ołtarzu nieokiełznanego seksu, tego bożka przyjemności, składa się w ofierze właśnie przez środki antykoncepcyjne, czy właśnie wczesnoporonne, czy przez aborcję. Właśnie się te ciała dzieci później gdzieś wrzuca i pali dla tego bożka, tego współczesnego bożka przyjemności, tego współczesnego Molocha. I dlatego też dzisiaj to słowo też jest skierowane do każdego z nas. Ta kobieta też pewnie była doświadczona działaniem różnych demonów. I dlatego też jej życie się tak pokręciło i pogubiła się. Źródło Jakuba, jak tutaj widzimy, i godzina szósta. To źródło właśnie nie tylko jest nazywane studnią, ale właśnie to znaczy źródło, to znaczy, że to jest miejsce, gdzie ludzie zaspokajają no, swoje pragnienia. Pan Jezus jest nazwany skałą i na przykład, gdy Mojżesz szedł z narodem wybranym, była taka sytuacja, że zabrakło wody i chcieli go ukamienować. I wtedy Pan Bóg powiedział, stań na skalę, uderz laską i wypłynie woda. I rzeczywiście ta skała oznacza Chrystusa. Pan Jezus, kiedy był powieszony na krzyżu, został uderzony włócznią i płynęła krew i woda. Nasze grzechy uderzają Chrystusa. I z tego uderzenia wypływa Boże miłosierdzie. Godzina szósta to jest godzina, która oznacza no właśnie ten sąd, jak już mówiłem, ale też wyrok śmierci. Pan Jezus został właśnie o szóstej, czyli o dwunastej w południe skazany na śmierć, tak rozpoczyna się droga krzyżowa. I na drodze krzyżowej Pan Jezus bardzo odczuwał pragnienie. I to spotkanie, które rozważamy na drodze krzyżowej z Weroniką, która w zasadzie tylko otarła twarz, to było takie spotkanie, kiedy jakby odkrył, czy ona też odkryła prawdziwe oblicze ludzkie, ale też zobaczył w człowieku, że znalazła się osoba, która się jeszcze może, można być jakimś oparciem dla Jezusa. Pan Jezus właśnie u kobiet szukał takiego odpocznienia czy pomocy. Daj mi pić.
Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dał się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się wzajemnie, nawzajem. No jak może być takie spotkanie? W Ewangelii Świętego Łukasza, przepraszam, jest też spotkanie takiego miłosiernego Samarytanina, który pomaga napadniętemu, wpółżywemu człowiekowi. Samarytanie byli traktowani przez Żydów jako heretycy, jako ludzie nieczyści, których trzeba było omijać, a takim pobożnym gestem wobec takiego człowieka było pobożne splunięcie, jeżeli nie w twarz, to na ziemię. I prawdopodobnie ta kobieta mogła się spotykać z taką reakcją pobożnego Żyda, ale też nawet może i swoich rodaków się spotykała z taką reakcją odrzucenia. Jesteś niemoralna, jesteś grzesznicą. Kiedyś Pan Jezus, kiedy był zaproszony przez faryzeusza Szymona Trędowatego do swojego domu, tak go nazywano, to przyszła kobieta, która prowadziła życie w mieście takie nieczyste, grzeszne. I ta kobieta od samego początku zaczęła całować stopy Pana Jezusa. Wycierała łzy, które płynęły na stopy Pana Jezusa włosami. Ten Szymon wyobrażał sobie, że to jest jakaś grzesznica, no i w ten sposób chce uwieść mistrza, powinien ją kopnąć, oddalić od siebie. A Pan Jezus bardzo delikatnie mówi: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. Było dwóch dłużników. Jeden był dłużny 10, a drugi 100 denarów, którego będzie kochał więcej. Ten, którym więcej darowano, odpowiedział. No widzisz, i komu więcej się daruje, ten więcej kocha. I tam kobieta rzeczywiście odpowiedziała miłością. Tu Pan jest bardzo delikatnie. Zanim powie o niej, jaka jest, czy jakby daje jej poznać siebie, daje się najpierw sam poznać, jaki on jest. Czyli żeby poznać Bożą miłość, czy też poznać siebie samego, Pan Bóg bardzo delikatnie otwiera nasze wnętrze, bo gdybyśmy poznali siebie bez tej Bożej miłości, to moglibyśmy popaść w rozpacz. Bardzo często człowiek popada w rozpacz dlatego, że widzi swoją słabość, niedoskonałość, grzeszność i skupia się na sobie, a nie skupia się na Bożej miłości, Bożym pragnieniu. To prawda, że jesteśmy grzeszni, to prawda, że zasługujemy na gniew Boży, ale większą prawdą jest Boża miłość, że On właśnie, wiedząc, że zagraża nam nieszczęście, stał się jednym z nas, aby nas ratować. No właśnie do tej Samarii idzie. Zauważmy, że Jan, apostoł, który był bratem Jakuba, w jednej części innej Ewangelii czytamy, że zostali nazwani ci dwaj bracia Boanerges, czyli synami gromu. Dlaczego? Dlatego, że kiedy szli do... Teraz wracają z Jerozolimy, uciekają przed Żydami, chcą się uratować. Natomiast wtedy szli do Jerozolimy i oni się dowiedzieli, Samarytanie, że jak idą, że idą na święto, to ich nie chcieli przyjąć, bo nie lubili się. No wtedy jakby za karę Jan i Jakub powiedzieli do Pana Jezusa: pozwól nam, żebyśmy powiedzieli i spuścimy na nich ogień, żeby ta miejscowość samarytańska spłonęła, tak jak Sodoma i Gomora, bo to samo zło. To są takie rzeczy, które się tam dzieją, to jest po prostu Sodoma i Gomora. Teraz tak interpretuję, ale wtedy rzeczywiście się oburzyli na Samarytan. I zobaczmy teraz ten sam Jan, który tak zareagował na Samarytan, jak opisuje Samarytankę, jako kogoś bardzo otoczonego miłością przez Chrystusa, jak ci Samarytanie później się nawracają. Z historii, z dziejów apostolskich możemy się dowiedzieć, że kiedy się rozpoczęły prześladowania w Jerozolimie, kiedy ukamienowano Szczepana, to pierwszym miejscem schronienia okazała się Samaria. Samarytanie przyjęli chrześcijan i stawali się chrześcijanami. To właśnie Piotr i Jan uciekali. Jan uciekł właśnie do Samarii. I tam w Samarii też był Piotr, też się schronił. I tak możemy powiedzieć, że Pan Bóg wykorzystuje czasem naszych wrogów, aby ich przemienić, aby stali się naszymi przyjaciółmi. Taka jest metoda Pana Boga.
No i tutaj to zdziwienie tej Samarytanki jest ogromne. Jest w pewnym sensie zbita z tropu. Chciała szybko nabrać wodę i uciec, żeby nie zaczepiał ten człowiek. A ten człowiek zaczyna ją o coś prosić. Nie tyle ją ocenia, czy nakazuje, czy po prostu tak delikatnie. Daj mi pić. Nie było to tak. Daj mi pić. Dawaj. Oddaj mi to. Nie, tak delikatnie. To jest pewien rodzaj nawiązania kontaktu. Relacja, tak. Czy możesz mi coś dla mnie uczynić, prawda? No i tutaj to zdziwienie rozpoczyna pewien dialog. Tak naprawdę Panu Jezusowi chodziło o to, żeby ona odpowiedziała na Jego słowo. Jezus odpowiedział właśnie na to jej zdziwienie. O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Co to znaczy dar Boży? Co to znaczy, że gdybyś znała ten dar? To znaczy, że ona nie zna. Tym darem Bożym jest Duch Święty. Darem Bożym jest Boża miłość. To jest kobieta, która tak naprawdę w swoim życiu nie zeznała miłości. Gdybyś znała, to byś wiedziała, kim ja jestem. To ode mnie możesz oczekiwać takiej bezinteresownej miłości. Zobacz, że w swoim życiu nigdy takiej miłości jeszcze nie spotkałaś. A możesz mnie poprosić, a ja ci ją dam. Duch Święty jest nazywany Bożą miłością. Jest też nazywany żywą wodą. Mówi Pan Jezus, że z jego wnętrza popłyną zdroje wody żywej. To jest właśnie Duch Święty. Ona jeszcze nie wie, kto to jest Duch Święty. Dawca wody żywej. Powiedziała do niego kobieta, Panie, nie masz czerpaka. Więc ona dalej myśli, że tutaj chodzi o jakąś wodę zwykłą. A studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił on i jego synowie, i jego bydło? Nadal jeszcze nie weszła na ten poziom duchowy. Nadal jest na poziomie czysto biologicznej, takiej zewnętrznej. Dlatego Pan Jezus musi dalej jej tłumaczyć. W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. A więc woda jest jednocześnie źródłem wody. To jest jakiś rodzaj paradoksu. I tu zaczyna się pewien rodzaj zastanowienia, co to jest ta woda. Jest na przykład w księdze Syracha opis mądrości, która jest przyrównana do wody. Jest to księga mądrościowa, mądrości Syracha. To jest 24 rozdział, 21 werset. Którzy mnie spożywają, dalej łaknąć będą, a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć. Czyli co widzimy, że Pan Jezus obiecuje, że już nie będzie tego pragnienia. Natomiast w Starym Testamencie to pragnienie jest jeszcze niezaspokojone, bo to jest jakby przygotowanie na przyjście Chrystusa. Stary Testament zapowiada, a w Nowym Testamencie już jest wypełnienie tych zapowiedzi. Dawca wody żywej. Dawca, który, zauważmy, że jak przychodzi moment zesłania Ducha Świętego, dzień Pięćdziesiątnicy to jest dzień świętowania otrzymania 10 Bożych przykazań. Jest to dar pewnych zasad. Tego nie będziesz czynił, albo nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, albo będziesz to czy to czynił. Czci ojca swego, czy matkę swoją. Natomiast kiedy przychodzi Duch Święty, zamienia te zakazy i nakazy, te 613 przykazań, na Boże obietnice. To ja ci obiecuję, jeżeli poddasz się działaniu Ducha Świętego, jeżeli będziesz żył mocą Ducha Świętego, dasz się poprowadzić, to nie będzie leżeć w twoim naturze grzeszenie. Także jeśli nie dasz poprowadzić, to nadal cię grzech będzie ciągnął. Więc tutaj to źródło jest takim znakiem, jakby wypełnieniem tych wyższych pragnień.
Ojcowie Kościoła mówią, że kiedy przychodzą złe pragnienia, to nie należy z nimi walczyć, tylko ważne jest, żeby w tym momencie odkryć jakieś wyższe pragnienia. Na przykład ktoś ma pragnienie grzechu, jakiś grzech przychodzi, te pragnienia związane są z jakimś brakiem miłości. Szatan czasem właśnie wykorzystuje jakieś nasze braki, żeby oferować za pomocą pokusy i pragnień właśnie grzechu. Żeby za pomocą tego grzechu, który wydaje się na początku dobry, zrealizować to pragnienie wewnętrzne miłości. Natomiast Pan Jezus przychodzi z wyższymi pragnieniami. Jego pragnienia są owocne w szczęściu. Święty Ignacy zauważył tak, jak rozeznać, co pochodzi od Boga, a co pochodzi od nieboga, tylko może od szatana, czy od naszych pragnień. Po tym, jakie będą owoce. Zauważył w tej regule rozeznawania duchów, że na początku, jak był ranny i leżał w łóżku, chory, to miał różnego rodzaju lektury. Były lektury takie światowe, które jak czytał, to bardzo wesoły i bardzo się chętnie czytało, tam o różnych wojnach, o różnych tam miłostkach, jakieś romanse. Natomiast kiedy to odkładał, czuł jakąś pustkę wewnętrzną. Natomiast jak brał lekturę Pisma Świętego, lekturę na przykład żywotów świętych, to kiedy to odkładał, czuł jakiś pokój, jakiś sens, jakieś dobro, jakieś szczęście wewnętrzne. Nie jakieś wesołkowatość, tylko takie poczucie sensu, takie szczęście. I zauważył, że tak samo jest ze Słowem Bożym, które przychodzi do nas z takimi pragnieniami. Jeżeli zaczynamy wypełniać Boże pragnienia, na przykład Bożą wolę, to człowiek wypełnia się takim poczuciem już tutaj na ziemi, poczuciem szczęścia. Tydzień temu rozważaliśmy przemienienie Pańskie na górze Tabor, na górze przemienienia i tam było to słowo Piotra, dobrze nam tu być. No właśnie, kiedy się słucha Słowa Bożego, kiedy się słucha, jak Bóg mówi, to człowiek doświadcza później takiego napełnienia, takiego uspokojenia serca. I ta kobieta pewnie też zaczęła coś odczuwać. Bo nie tylko chodzi o to, że słyszała treść, ale słyszała konkretnie Boga mówiącego. Widziała Go i słuchała. I co mówi do tej kobiety? Bo kiedy ona zapragnęła tej wody, to mówi... to idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. Bo twoim pragnieniem to jest pragnienie mieć naprawdę męża. Mieć miłość. Miłość bezinteresowną, taką wyłączną. I wtedy on odpowiedziała, nie mam męża. I tutaj Pan Jezus ją pochwalił. Nie za to, że nie ma męża, tylko że była szczera przed Nim, że się otworzyła. Mogła przecież udawać, ale przecież poszedł do pracy. Przecież jest zajęty. A poza tym wyjechał do Jerozolimy na zakupy. No mogła ściemniać, ale stwierdziła, że ona, że tutaj trzeba być szczerym. Pan Jezus ją otwierał wewnętrznie. Powiedziała, że nie ma męża. Dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. O, i tutaj ta prawda zaczęła w niej działać, wyzwalać się. Też można powiedzieć, że Samarytanka przedstawia ludzi, którzy jakoś są związani z bożkami. Bo te 5 narodów, które przyprowadziło jakichś swoich bożków, można by powiedzieć, że stali się tak naprawdę jakby oszukani przez tych, którym pokładali nadzieję, tym bożkom. Ci bożkowie tak naprawdę wykorzystali te narody i tak naprawdę odrzucili. Natomiast przez to, że Samarytanie związali się z tymi bożkami, zerwali łączność z Bogiem. I chociaż zaczęli Go czcić na górze Gerazim, to jednak nie był dla nich jedynym panem, wyłącznym takim, można powiedzieć, mężem. Teraz z tym, można powiedzieć, że do tej kobiety powiedział Pan Bóg, teraz jesteś
z tym, jakby, który nie jest twoim mężem. Pan Jezus w pewnym sensie chciał pokazać, że jeszcze potrzebujesz nawiązać na nowo relację takiej wyłącznej miłości. Kiedy czytamy Stary Testament, Pan Bóg często naród wybrany nazywa oblubienicą, którą wyprowadza na pustynię, aby mówić do serca, aby w ciszy mówić. Tutaj Pan Bóg do tej Samarytanki mówi na pustyni, kiedy jest bardzo gorąco, kiedy jest południe, mówi do jej serca. Wtedy jest największe pragnienie, chce się pić. I co wtedy można powiedzieć o tym słowie? Ona dowiaduje się, że jest tak naprawdę grzesznicą, bo przecież żyje z kimś, z kim nie jest w związku małżeńskim. Pan Jezus bardzo delikatnie zwraca jej uwagę na to, bo można komuś zwracać uwagę i mieć rację, ale będzie reakcja tej osoby, której się zwraca uwagę, dokładnie odwrotna od zamierzonej. Gdybyśmy powiedzieli, że Pan Jezus spotkał Samarytankę, to mógł przecież powiedzieć do niej: no, witaj, ta, która żyjesz bez ślubu, ty grzesznico, nie podałeś mi żadnej wody, przecież ty jesteś nieczysta, jak dotykasz przedmioty, to wszystkie przedmioty są nieczyste. Tak mówili faryzeusze. Faryzeusze właśnie tak traktowali ludzie. Ten lud jest przeklęty, jest nieczysty, a my jesteśmy dopiero sprawiedliwi. Pan Jezus był naprawdę czysty, naprawdę był bez grzechu, ale miał ogromną miłość. I ta miłość przemieniała ludzi, którzy żyli w grzechu. Dlaczego za Panem Jezusem szły takie tłumy grzeszników właśnie, tych, którzy się źle mają? Dlatego, że u Pana Jezusa znajdowali uleczenie i duszy, i ciała. Ta kobieta naprawdę musiała być bardzo poraniona. Wyobraźmy sobie kobietę, która miała 5 mężów i musi żyć z kimś, kto nie jest mężem. To jest w pewnym sensie jak kobieta taka wykorzystywana, odrzucana, poniżona. Inne kobiety mogły z niej szydzić. Tak jak mówiłem na początku, mogła dlatego przyjść w południe, żeby nie spotykać się z pogardą czy szyderstwem. I wobec takiej kobiety Pan Jezus przychodzi, żeby zrobić z niej misjonarza. To taką właśnie wybrał na misję do Samarytan, a nie jakąś taką porządną. Może to jest ta tajemnica, komu więcej darowano, ten więcej miłuje. A kto więcej miłuje, ten jest bardziej przekonywujący. Bardziej może z miłością mówić o kimś, kto jest naprawdę Mesjaszem, kochającym. Szukała prawdopodobnie po tych wszystkich mężach tego, czego nie znalazła. A mianowicie szukała prawdziwej miłości. I dopiero ta prawdziwa miłość musiała ją znaleźć. Ona szukała tam, gdzie jej nie było. To jest częsty też dylemat współczesnych kobiet, że kobiety wiążą się z takimi, którzy tak naprawdę ich nigdy nie pokochają. Po prostu będą wykorzystywać, będą dla nich takimi, którzy, tak jak te bożki. Będą, te kobiety się zakochują, traktują ich jako bóstwa. Takie bóstwo zawsze prowadzi do takiego później odrzucenia, bo wtedy taka kobieta się nie szanuje, bo wszystko robi, bo musi ubóstwić tego mężczyznę. Jeżeli Bóg nie jest wtedy na pierwszym miejscu i gotowa jest na grzech, to potem się kończy bardzo tragicznie. Często się kończy tym, że jeżeli ten mąż nie odchodzi, to ją traktuje tak, jakby jej nie było. Znajduje sobie inne kochanki i ją traktuje tak pogardliwie, nie szanuje. Dlatego też być może ta kobieta przedstawia taką osobę, która się gdzieś tam w tym życiu poraniła, jest zraniona przez to życie. I kiedy usłyszała te słowa, powiedziała: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. A więc zobaczyła, że Pan Jezus wszystko o niej wie. Wie o całej jej historii życia. I może nawet lepiej ją rozumie, niż ona siebie może zrozumieć. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze. Tutaj zmienia jakby kierunek rozmowy. Już nie tyle chce mówić o sobie, co mówić o Bogu.
pewnym sensie też chcę jakby rzucić kamyczek do ogródka Panu Jezusowi, bo chcę pokazać, że oni się też modlą do Boga. Nie tylko wy się modlicie w Jerozolimie, tylko oni też się modlą. Tutaj oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. W tekstach kumrańskich znalezionych w XX wieku, to są teksty z I wieku przed Chrystusem, to są taka wspólnota Esseńczyków, nad Morzem Martwym mieszkali, pojawiły się takie teksty, z których korzystali Samarytanie. I czytamy właśnie w takim księdze powtórzonego prawa, w tekście stamtąd, z Kumran, że wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkaże. Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, ja od niego zażądam zdania sprawy. Więc ona tutaj już rozpoznaje tego właśnie proroka, który jest jednocześnie przekaźnikiem Słowa Bożego. I teraz, gdzie należy czcić? Czy wy, Żydzi, macie rację w Jerozolimie, czy my tutaj, kiedy czcimy tutaj na tej górze, gdzie wcześniej była ta arka? No i wtedy Pan Jezus odpowiada: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Zobaczmy, jest to jakby zapowiedź zburzenia świątyni w Jerozolimie, że to już nie będą konkretne miejsca oddawania czci Bogu. Wiemy, że kiedy chrześcijanie byli prześladowani, to nie było żadnej świątyni. W 70 roku została zburzona świątynia w Jerozolimie i przez prawie 3 wieki nie wybudowano żadnej świątyni, w której by się modlili chrześcijanie. Dopiero po 313 roku zaczęto budować te świątynie. Natomiast wcześniej byli prześladowani, chowali się po domach, nawet w katakumbach w Rzymie, można powiedzieć, tam też się jakoś modlili wspólnie. Ale przede wszystkim o co chodzi? O to, żeby Pana Boga nie materializować, w tym sensie, żeby nie traktować Go, że można Go, jakby to powiedzieć, że można tylko i wyłącznie modlić się na tej górze. W innych miejscach nie można się modlić. Cały czas Pan Jezus mówi: módlcie się nieustannie. W dzień i w noc można się modlić. Ta godzina, która nadchodzi, w Piśmie Świętym ma też taką symbolikę, że na przykład w Ewangelii Świętego Jana aż 25 razy pojawia się to słowo godzina, że ta godzina przyszła. Albo Matka Boża, kiedy mówi, że nie mają już wina, to nie nadeszła jeszcze moja godzina. A potem, kiedy mówi, że już nadeszła ta godzina, to chodzi o tę godzinę przejścia. Przyjdzie taki moment przejścia, takiego porzucenia. I też moment przejścia z judaizmu do chrześcijaństwa. I kiedy przechodzi, to nadchodzi ta godzina, przychodzi moc Ducha Świętego. Duch Święty uzdalnia człowieka do tego, żeby rzeczywiście oddawał cześć Bogu. Może tak się zdarzyć, że człowiek w swojej pobożności myśli sobie, że wystarczy wykonać pewien rytuał, pewien ryt, tak jak to do tej pory się czyniło. To tak jak na przykład w Bożencinie była taka społeczność, przepraszam, nie Bożencinie, Bożencinie to była parafia wtedy, a w Sierakowie mieszkali ludzie, którzy raz do roku chodzili do kościoła do Bożencina i chodzili tylko z palemkami, żeby poświęcić. No i kiedyś ich w lesie ktoś spotkał, pyta się: a wy dokąd idziecie? No jak to jest? Niedziela palmowa, trzeba palmy poświęcić. O, to wam się pomyliło, bo to za tydzień. Tak, za tydzień? To wracamy. I nie poszli do kościoła. Chodzili tylko poświęcić palmy. No i jeżeli ktoś skoncentruje się tylko i wyłącznie na takich zwyczajach, że przyniesie święconkę, albo żeby popiołek sobie posypać na głowę, albo żeby
nie wiem, no, przyjść, bo taki jest zwyczaj, no, bo jest chrzest, bo jest pogrzeb. Jeżeli nie będzie przeżywania wiary w duchu i prawdzie, nie będzie przeżywania w takiej relacji z Panem Bogiem, Duch Święty, bo tak naprawdę świątynią jesteśmy my, każdy z nas jest tą świątynią Ducha Świętego, my jesteśmy ciałem Chrystusa. Żeby spotykać się z Chrystusem, oczywiście świątynia, Kościół ma w tym pomóc, ale nie ma zastąpić. Bo ktoś jak się spowiada, nie byłem w kościele w niedzielę, to nie szkodzi. Ale co innego brzmi, nie byłem w kościele, co innego brzmi, nie byłem, nie spotkałem się z Chrystusem. Nie oddałem Mu czci, nie oddawałem czci Bogu, Ojcu, w duchu i prawdzie, poprzez to, że przygotowałem swoją duszę, w prawdzie stanąłem w spowiedzi, wyznałem wszystkie swoje grzechy i wtedy przyjąłem w Duchu Świętym, w tej łasce uświęcającej, Słowo Chrystusa, Jego ciało i w ten sposób oddałem cześć Bogu Ojcu w Duchu Świętym. Natomiast jeżeli ktoś po prostu przychodzi tak, żeby sobie odbyć obowiązek niedzielny, to nadal nie jest w Duchu. Jest nadal na zewnątrz, poza Duchem Świętym. Czasem żyje w jakimś oszustwie, nieprawdzie. I chodzi o to, że kiedy przychodzi taka godzina, każdy ma też swoją własną godzinę, kiedy Bóg chce się z nim spotkać. Na przykład dla Samarytanki to była ta godzina szósta. Nieraz w Ewangeliach jest opisane, kiedy Pan Jezus spotkał danego ewangelistę. Nawet jest podana, że godzina 10. Na przykład o 10 też. 10 to znaczy, która? 16 inaczej nasza. Tamtym numerowaniu godzin jest trochę inaczej, bo to liczyli od... Pierwsza godzina to była 6 rano, a ostatnia 12 godzina to była 6 po południu. Tak, ten liczę dni. Bo to były godziny dnia i godziny nocy. Dzień się zaczyna od 1, to była 6 rano. Jeżeli jest napisane w Piśmie Świętym 3, to znaczy 9 rano. Duch Święty stąpił o godzinie 9 rano. I już rano myśleli, że są pijani, bo tak byli weseli. Natomiast każdy ma też swoją własną godzinę, kiedy Pan Bóg chce do niego jakoś szczególnie przyjść. Jest to godzina nawiedzenia. Bóg wybiera pewnego rodzaju czas. Na przykład, kiedy przychodzi msza święta niedzielna, to też warto jest do tej godziny się przygotować. My dzisiaj się przygotowujemy przez to lekcja divina, żeby rozpoznać, jak oddawać prawdziwą cześć Bogu Ojcu w duchu i prawdzie. Żeby ta godzina mszy świętej, ta jedna godzina chociaż, była przeżyta czuwająco. Kiedy Pan Jezus przyszedł w Ogrodzie Oliwnym do swoich apostołów, trzech, Piotra, Jakuba i Jana, to zauważył, że śpią. I mówi, jednej godziny nie mogliście ze mną czuwać, nie mogliście się modlić. A co to jest msza święta? No to właśnie jest czuwanie razem z Jezusem Chrystusem. To jest takie trwanie też z Maryją, świętym Janem pod krzyżem, żeby nie zasnąć, żeby też uczestniczyć w tym, co się dzieje. Przecież ta reforma liturgiczna, która nastąpiła po Soborze Watykańskim II, miała na celu, nie wiem, czy się udało, ale miała na celu, żeby obudzić ludzi, żeby nie tylko czytali z książeczek do nabożeństwa, ale żeby też jakby wiedzieli, że są na jakimś ważnym wydarzeniu, że to nie jest jakieś przedstawienie, które daje ksiądz, ale że sami też uczestniczą w jakiejś tajemnicy, w obecności Boga. Że Bóg zaczyna tutaj przychodzić na ten ołtarz i daje się nam, oddaje swoje ciało i krew. To jest takie jak w małżeństwie. Ja się porównuję nawet łoże małżeńskie, że małżonkowie wzajemnie sobie dają ciało, też dają na ofiarę. Też święty Paweł pisał, żeby też ofiarować swoje ciała w ofierze Bogu. Jak Bóg daje też swoje ciało. To jest wielka tajemnica wiary. Co na to kobieta mówi? Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus. Jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Izraelici, a także Samarytanie czekali na Mesjasza. Cały Stary Testament jest zapowiedzią przyjścia tego, który naprawi to, co się popsuło. Już nawet w Księdze Rodzaju czytamy, że po grzechu pierworodnym Pan Bóg mówi o tym, że będzie potomstwo tego węża i potomstwo tej niewiasty
toczyć walkę i potomstwo niewiasty zmiażdży głowę tego węża. Także tu będzie ten Mesjasz niszczył dzieła diabła, które się rozpoczęły od pierwszej pokusy i grzechu pierworodnego i to trwają do dnia dzisiejszego. Natomiast no, Samarytanie też oczekiwali na Mesjasza, nawet wiedzieli, jak po grecku będzie się nazywał, czyli będzie się nazywał Chrystus. Po grecku Chrystus to znaczy Mesjasz. Mesijach to jest po hebrajsku, a po polsku Mesjasz. Czym różniło się to, co chcieli w tym Mesjaszu Izraelici, być może też i Samarytanie? Izraelici myśleli, że jak przyjdzie Mesjasz, to nagle wypędzi wszystkich żołnierzy, którzy okupowali Izrael, uczyni Izrael silnym państwem, takim silnym, że będzie wielkim imperium, że wszystkie państwa będą podległe państwu Izrael i że ten Mesjasz będzie takim królem politycznym, że tutaj będzie po prostu na ziemi raj, będzie spokój. Być może Samarytanie też sobie wyobrażali, że no jeżeli są różnego rodzaju kłopoty, no to różnego rodzaju braki i mamy pragnienia, to przyjdzie Mesjasz i te pragnienia nam zaspokoi. Kiedy Pan Jezus zaczął rozmnażać chleb, to mówi, o, takiego Mesjasza chcemy. Nie będziemy musieli pracować, nie będziemy musieli kupować chleba, od razu pójdziemy do Niego i da nam chleb. No to jest chleba i igrzysk jeszcze do tego, a igrzyskami mogą być jakieś cudowności, jakieś cuda się dzieją, człowiek wraca do zdrowia. Bo takim znakiem rzeczywiście przychodzenia ery mesjańskiej miało być naprawianie tego, co zniszczył grzech. Powodem, że jest, znaczy skutkiem grzechu jest cierpienie. Skutkiem grzechu jest to, że człowiek jest nieszczęśliwy, że go dotyka później śmierć, że nie może żyć wiecznie. To jest, kiedy przychodzi Mesjasz, on to naprawia, ale nie tak, jakbyśmy sobie wyobrażali. Człowiek by tak jakoś uprościł sobie, by poprawiał Pana Boga, a Pan Bóg ma jakoś inne rozwiązanie. I na przykład, kiedy uzdrawiał, ale to tak naprawdę chodziło mu o uzdrowienie duszy. Bo na przykład przynieśli mu sparaliżowanego. To zanim go uzdrowił, to mówi, ufaj synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. Przecież nie po to, żebyśmy go przynieśli. Miał przecież być zdrowy. No i wtedy zaczęli tam jeszcze go krytykować, że tylko Bóg może uzdrawiać. To on bluźni. I na to Pan Jezus odpowiedział, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę odpuszczania grzechu. Powiedział, co jest łatwiej powiedzieć, odpuszczając się grzechy, czy wstań i weź swoje łoże i idź do domu. To jest, żebyście wiedzieli, że mam władzę odpuszczania grzechu. To odpowiedział do sparaliżowanego. Jakby tak ilustrował tymi uzdrowieniami. Celem nie było uzdrowienie, celem było zbawienie tych ludzi. Żeby rzeczywiście byli wolni od grzechu, żeby byli zbawieni. Tak samo jest z tą Samarytanką. Nie celem jest danie jej tutaj jakiegoś ziemskiego napoju, tylko coś zupełnie nie z tej ziemi. To spowoduje, że będzie żyła na wieki. Pan Jezus nie używał nigdy słowa, przynajmniej w Ewangeliach nie pada takie sformułowanie, jestem Mesjaszem. Ale kiedy Samarytanka powiedziała, że czeka na Mesjasza, że przyjdzie Mesjasz, to sam powiedział o sobie, ja nim jestem. Jestem nim ja, tak jest to użyte, który z tobą mówię, czyli taki w sposób uroczysty. I wręcz można powiedzieć, nawet w pewnym sensie nawiązuje to do takiej formuły starotestamentalnej, jestem, który jestem. Ego eimi znaczy ja jestem, czyli jest to imię Boga. W pewnym sensie może dzięki temu sformułowaniu ona zrozumiała, że nie tylko, że Jezus jest Mesjaszem, ale jest też Zbawicielem świata, jak na końcu usłyszymy, że uwierzyli, że On jest Zbawicielem świata. Kiedy Pan Jezus w innych miejscach w Ewangelii Świętego Jana nawiązuje do tego tytułu ja jestem, to mówi tak, ja jestem chlebem życia, ja jestem światłem świata, ja jestem bramą owiec, ja jestem dobrym pasterzem, ja jestem zmartwychwstanie i życie, ja jestem drogą, prawdą i życiem, ja jestem prawdziwym krzewem winnym. To są te miejsca, których
Tak szczególnie pada to słowo ja jestem. To jest tytuł boski. Syn człowieczy to ten, który zasiada na tronie i sądzi narody. Przychodzi w księdze Daniela, jest opisane, przychodzi na obłoku, zasiada po prawicy Najwyższego i będzie sądził wszystkie narody. To imię ja jestem nawiązuje do imienia Boga JHWH, którego imię wypowiadał tylko raz na rok, po cichu, najwyższy kapłan, kiedy było święto Jom Kippur, czyli takie święto przebłagania za grzechy i bardzo takim uroczyście, tak z wielkim takim uniżeniem przed Bogiem, to imię raz w roku mógł wypowiedzieć. Tak szanowano to imię, żeby nie obrazić Pana Boga. Później zapomniano, jak to się w ogóle wymawia i dlatego też później na przykład Świadkowie Jehowy wzięli z tak zwanych pism masoreckich, którzy opisali to JHWH z takimi sylabami, które wyszły, że się mówi Jehowa zamiast Jahwe, to Jehowa. Natomiast mamy też tłumaczenie greckie jeszcze 200 lat przed Chrystusem, gdzie możemy przeczytać, że tak zapisali Żydzi, którzy posługiwali się językiem greckim i wtedy oni jeszcze mogli pamiętać, jak to naprawdę brzmiało, a brzmiało to było jakieś 800 lat przed tym opisaniem masoreckim, brzmiało i Jahwe. Dlatego my czasem piszemy to imię Jahwe. Kiedy przyszli uczniowie, mamy nową scenę. Dialog się zakończył. Kobieta w pewnym momencie, jak zobaczyła uczniów, zostawiła dzban, ale nie dlatego, że się zapomniała, czy że przyszła po wodę i nie zabrała wody, tylko po prostu jej życie się zmieniło, już nie potrzebowała. Wróciła inna, co innego miała, inne pragnienia. Chciała się dzielić z tymi, którzy zostali tam w tym miasteczku. Natomiast trzeba powiedzieć, że apostołowie się zgorszyli. Dziwili się, że rozmawiał z kobietą. No po prostu skandal. Wielkie zdziwienie. Byli bardzo zgorszeni, ale z drugiej strony bali się zapytać, czego od niej chcesz, czemu z nią rozmawiasz. Nikt się nie zapytał. Być może dlatego, że wcześniej widzieli, jak Pan Jezus potrafił odpowiedzieć, więc woleli nie pytać, bo się bali, bo może by wyszło coś i z nich. Bo prawdopodobnie jest trochę tak, że człowiek, który jest nieczysty, wyobraża sobie różnego rodzaju sceny, których nie było, których nie widział i teraz sobie może na podstawie tylko takiego faktu stworzyć całą historię. Jak to już kiedyś opowiadałem, taką historię o dwóch pustelnikach. Jeden pustelnik był starszy, taki mistrz, miał swojego ucznia, młodego, takiego, który się dopiero adaptował do życia pustelniczego. No ale od jednej pustelni do drugiej pustelni musieli wspólnie przejść. No i tak sobie szli, rozmawiali o tematach duchowych, o doskonałości duchowej, o umartwieniach. No i w pewnym momencie zauważyli piękną, młodą dziewczynę stojącą przy rzece. Rzeka miała silny nurt, ale ten pustelnik starszy był bardzo taki silny, zbudowany dobrze i zapytał się, czy boisz się przejść przez tą wodę? Mówi, tak, boję się, bo mnie porwie. No to ja cię mogę przenieść, chcesz? No tak, chcę. No to wziął ją na ręce, przeniósł, zostawił po drugim brzegu i wrócił. No i dalej sobie szli. No i tak szli, ale już nie rozmawiali. Mówi, ty, młody, co się stało? Co ci jest? O czym ty myślisz? Dlaczego nie gadasz nic? A bo wiesz, bo my jesteśmy pustelnicy, jak ty tak mogłeś podejść do tej młodej, pięknej dziewczyny i tak ją nieść? Tak ją przenosiłeś przez tą wodę? I wtedy ten pustelnik starszy mówi tak, słuchaj, ja ją może 5 minut niosłem, a ty już pół godziny ją niesiesz. Zostaw ją, idźmy dalej. I tak samo może było z tymi apostołami, też gdzieś mogli się zgorszyć. Zresztą Pan Jezus powiedział, błogosławiony, kto się mną nie zgorszy. Iluż to za czasów Pana Jezusa zgorszyło się tych, którzy nie chcieli się przemieniać, tylko chcieli przemieniać czasem Pana Jezusa. Czy czuli się obrażeni, urażeni, uczeni w prawie mówili tymi słowami, nas też obrażasz. No wielu Pan Jezus zgorszył.
szczególnie tych takich porządnych. Ciekawe, że ci nieporządni nie byli zgorszeni Panem Jezusem, natomiast ci porządni się szybko jakoś gorszyli. No, to jest też pytanie do każdego z nas. Czy czasem nie nosimy w sobie gdzieś takiej przestrzeni, która nie jest jakąś tęsknotą za grzechem? Wtedy może wychodzić z nas taka tęsknota, bo kiedy sami nie grzeszymy i widzimy innych, jak grzeszą, to mówię, o, jaki to grzesznik. O. To trochę tak jak ten starszy syn. Wrócił marnotrawny syn i ojciec wyprawia mu ucztę, a tamten nie chce wejść. Nawet nie wiedział, na co te pieniądze poszły. Przecież nie był z tym marnotrawnym swoim bratem. Natomiast już ojcu powiedział, że z prostytutkami to roztrwonił twój majątek. Ale nie dowiadujemy się z Ewangelii, że właśnie z prostytutkami, to tylko on wie o tym, że to z prostytutkami. A może to wcale no, ze świniami mieszkał, jadł to, co świnie jadły, no jakieś tam rozrzutne życie prowadził, ale nie wiadomo do końca, co tak naprawdę robił, bo to jest jego tajemnica. Natomiast ten już sobie wyobraził, na co można by wydać ten cały majątek. Może właśnie nie wydając tych pieniędzy, nie będąc takim porządnym, gdzieś w sercu miał jakiś taki jakby w sercu żal do swojego ojca. A nie mogę sobie tak pogrzeszyć jak tamten. A by było fajnie. A no właśnie. Natomiast kiedy Pan Jezus przychodzi, to chce też to, te pragnienia nas, z tych pragnień złych, tych pragnień grzechu jakby tak wydobyć z nas i też w pewnym sensie to z tego oczyści. Zobaczy, że tak naprawdę grzech już tutaj na ziemi nas karze. On nie powoduje, że jesteśmy szczęśliwi. To tylko nam zły duch próbuje wmówić, że każdy, kto grzeszy, to jest taki fajny, zadowolony, jest taki szczęśliwy. Nie, grzech zabiera szczęście. Natomiast źródłem szczęścia jest Pan Bóg i to szczęścia wiecznego. Kiedy uczniowie mówią, rabbi, jedz, on odrzekł, ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie, jeden do drugiego, czyż kto przyniósł coś do jedzenia? Powiedział Jezus, moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. O, i to jest jakby sedno całego posłania, cała siła, moc, którą czerpie Chrystus. Wypełnić wolę Ojca. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie, który ma mu podobanie. Można powiedzieć, Pan Jezus też pokazuje, to jest mój umiłowany Ojciec, Jego słuchajcie, ja Go słucham. I to jest mój pokarm, to jest moja siła. Jeżeli ktoś odkrywa w tym siłę, w tym takim pełnieniu woli Boga, to też będzie odkrywał taką moc, która go może podtrzymać nawet przy życiu. Święci czasem dawali świadectwo, że właśnie, kiedy człowiek odda życie pod panowanie Boga i zaczyna służyć Mu, to jakby to życie przestaje zależeć od tego, co je, ale od tego, co przyjmuje od Boga. Byli tacy, którzy przyjmowali tylko Komunię Świętą raz w tygodniu, a żyli ponad 50 lat, jak Marta Robin na przykład. Tutaj jeszcze jest taka mowa o żniwiarzach, że oni jako uczniowie będą zbierać to, czego nie zasiali. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę, zbiera plon na życie wieczne. Tak naprawdę Pan Jezus przygotował, zasiał to słowo, a oni mają tylko zbierać. Czasem tak jest, misjonarze nieraz podają takie przykłady, że przybywali do miejscowości, na przykład rozmawiałem z księdzem z Kongo. Kongo, zanim przybyli misjonarze, pojawili się tacy wieszczowie, którzy mówili, że przyjadą ludzie od Boga i przedstawią prawdziwą religię. Ich słuchajcie. Przyjeżdżają i okazuje się, że już zasiane jest jakieś słowo, które otrzymali przed przybyciem misjonarzy. Misjonarze zaczynają jakby zbierać już gotowe, zasiane słowo. Po prostu ludzie pragną Eucharystii, pragną mszy świętej. Niestety tamte pierwsze misje były takie zabarwione politycznie. Pierwszy król Kongo zginął w walce o obronie swoich rodaków, bo właśnie ci misjonarze nie tylko przybyli jako misjonarze, ale też przybyli żołnierze i król Portugalii domagał się niewolników i niestety
ukarał ich za to, że nie chciał król oddać na niewolnictwo, ukarał ich brakiem mszy świętej. Potajemnie hiszpańscy misjonarze odprawiali msze święte. Tak? Pierwszym biskupem czarnoskórym właśnie był syn tego króla Kongo, który niestety został zamordowany. Także to pierwsze misje były bardzo takie bolesne. Myślę, że dzisiaj są bardzo potrzebne takie drugie misje, takie jakby nowa ewangelizacja. Podobno z Meksykiem tak było, że siostra chyba tego króla miała 10 lat przed przybyciem Cortesa sen o statkach, które będą miały białe żagle i na tych żaglach będą czarne krzyże. I już wtedy, kiedy później zobaczyli właśnie te przepowiedziane statki, to na plaży spotkali się z takim wielką czcią i przyjęciem jak wielkich gości, zaprosili ich. Niestety Europejczycy nie zdali egzaminu, bo zaczęli znowu właśnie szukać korzyści, pieniędzy i zmarnowali taką okazję do pięknych misji. Dopiero Matka Boża musiała się objawić Juanowi Diego, jednemu z Indian. I w zasadzie to Matka Boża zewangelizowała, nie misjonarze, dzisiaj do Guadalupe, Santiago, znaczy, że do sanktuarium 12 grudnia przybywa ponad 2 miliony jednego dnia. To jest największe sanktuarium na świecie. Także można powiedzieć, że czasem my staramy się głosić, robimy, natomiast czasem więcej zrobi Pan Bóg, czasem zrobi też Jego łaska. Kiedyś jeden z księży opowiadał, będąc w Moskwie, że spotkał takiego ojca z synem i ojciec mówi, to ten jest mój syn, to durak, to głupek, to my tu porządni jesteśmy, a on tutaj wymyślił, że chce być księdzem katolickim. No i ten ksiądz pyta się, dlaczego chcesz być księdzem katolickim? Jesteś ochrzczony? Mówi, nie, nikt nie jest u nas ochrzczony, nikt w rodzinie nie jest ochrzczony, nikt w naszej miejscowości nie jest ochrzczony. No właśnie, ja jestem kimś ważnym w mojej obłaści, mówi ten ojciec, ten głupi, co on tu wymyślił? No to skąd, może kiedyś spotkałeś jakiegoś księdza? Nie, nigdy nie spotkałem. To skąd wiesz, że istnieje ktoś taki jak ksiądz katolicki? A on mówi, bo kiedyś wziąłem słownik ateisty i tam było takie hasło ksiądz katolicki. I stwierdziłem, że chcę być księdzem katolickim. Także Pan Bóg może się czasem tak trochę posługiwać na opak. I było mi kiedyś dane spotkać takiego pierwszego od 70 lat wyświęconego księdza w Moskwie, Rosjanina, który też właśnie wszedł do kościoła katolickiego, mając 13 lat i Pan Bóg sam do niego przemówił, bez jakiejś działalności misyjnej. Po prostu doświadczył Boga, Jego miłości, poprosił o chrzest. Na jego pierwszej, później mszy świętej, jak już został księdzem, byli jego rodzice. Było mi dane też spotkać jego ojca. Ojciec, profesor, wybitny filolog na Uniwersytecie w Moskwie, ateista, no bardzo był zdziwiony, że tak wychowywany jako dobry ateista został księdzem. No i ten ksiądz miał trochę taki lęk, co będzie po mszy świętej, kiedy będzie przyjęcie, jak zareagują jego rodzice ateiści, co on zrobił. No i na tym przyjęciu stał ojciec i mówi tak, proszę Państwa, mój syn, kiedy zaczął wierzyć, zauważyłem, że w nim jest więcej miłości. Mam nadzieję, że jak ja będę więcej kochał, to może kiedyś uwierzę. Mam kiedyś taką nadzieję. Teraz nie umiem. Także odprawił mszę świętą ten ich syn za swoich rodziców, żeby mogli kiedyś uwierzyć. Także widać, że potrzeba rzeczywiście takiego ziarna. Pan Bóg czasem zasieje nawet w takich społecznościach, gdzie nie ma ludzi wierzących, nagle niektórzy dostaną tę łaskę. Na koniec, bo już jest bardzo późno, ten tekst jest bardzo długi, można by było do rana opowiadać, ale nie chciałbym was uśpić. Zatrzymajmy się nad tym słowem. Najpierw zobaczmy pragnienie Boga, jak On bardzo każdego z nas pragnie. Zobaczmy też Chrystusa ukrzyżowanego, który na krzyżu woła pragnę. Zobaczmy też nasze pragnienia. Czego tak naprawdę chcemy? Czasem może się okazać, że my nie wiemy, co chcemy. Różnych rzeczy możemy chcieć, nam się chce,
ale niekoniecznie one są dobrymi rzeczami. Mówi się, że Pan Bóg wysłuchuje wszystkich modlitw, ale nie spełnia wszystkich naszych pragnień. Kiedyś jedna studentka napisała mi SMS-a: życzę księdzu niespełnienia wszystkich pragnień i marzeń. Nie wszystkie marzenia są do spełnienia. Gdyby się spełniły, oj, nie daj Panie Boże. Tak, to można by było. Jeden z księży, tak na koniec powiem, jak to zagapił się i chodził na rusztowanie razem z takim pracownikiem, żeby zbadać coś na